Hej, to ja, Blippi! Zapraszam was do Muzeum Zrób to sam w Olympii w stanie Washington! Nie mogę się doczekać! Tu można się nauczyć tylu super rzeczy! Chodźcie! Zapraszam! Hej! Patrzyłem właśnie przez teleskop i zobaczyłem tyle fajnych rzeczy, że wow! Hej, ja chyba zaraz padnę. Patrzcie, co tu się czai. Wow! Cała masa dmuchaw i pomp, które przepychają powietrze przez te rurki i... Coś wam pokażę. Weźmiemy sobie zieloną, uroczą chusteczkę. A następnie wsadzimy ją do tej dziury. Wow! Wow, wow, leci tu! To co, jeszcze raz? Dobra, ale tym razem tu przekręcimy. I chustka poleci teraz innym torem, bo zamknąłem przepływ powietrza na poprzedniej trasie. Gotowi? 3, 2, 1! Szybko poszło! To co, to może dla odmiany weźmiemy inny kolor. Wybieram żółtą chustkę i pomarańczową. Gotowi? 3, 2, 1! Wow! I przeszła pod nogą! Żółta i pomarańczowa! Wow! A to co? Słuchajcie, tutaj możemy sobie zbudować rakietę, a po drugiej stronie ścianki wystrzelimy ją w kosmos. No dobra, najpierw bierzemy to coś i owijamy dookoła kartkę papieru. O tak, nawet mi idzie. Pięknie. A potem bierzemy kawałek taśmy i mocno przyklejamy, o tak, tę naszą białą kartkę, żeby się dobrze trzymała. O tak, popatrzcie. Możecie też użyć kleju, ale klejem można się czasem strasznie pobrudzić, dlatego dla wygody wybrałem taśmę. I proszę, gotowe. Mamy już korpus naszej rakiety. Hej, uwaga, teraz zrobimy skrzydła. Takie jak tutaj. Jak to będzie? Czy ja to dobrze robię? Pojęcia nie mam. Czekajcie, wycinam. Popatrzcie, tu mam wielki prostokąt. I co robię? Wycinam go sobie. I co wyszło? Wyszedł nam trójkąt. Zaginamy go sobie o tak, jedno skrzydło. I teraz... Popatrzcie, mamy kolejny trójkąt. No, też zaginamy? Okej, to możemy przykleić skrzydła do rakiety. Oczywiście taśmą. Ach, nie bardzo idzie mi z tą taśmą. Okej, jedno... Aha, popatrzcie. Jedno skrzydło i jak, nieźle? Pewnie, że nieźle. I jeszcze drugie skrzydło po drugiej stronie. Proszę bardzo. No, mnie się podoba. Elegancka rakieta. To teraz jeszcze czubek rakiety. Z tej samej kartki papieru. Aha. Nie wiem, czy to widać, ale wycinam kółko. A potem... Tutaj. O, takie coś. I teraz z jednej strony jest półkółka, czyli półkole, a tutaj mamy czubek. Następnie powoli wszystko zwijam. Widzicie? Bomba! Dobra. Ech. Jeszcze zakleję. Ło, już zaraz kończę. No dobra, przyklejam swój czubek do rakiety. Ha, ale rakieta! Ach, nie wygląda obłędnie, ale liczę, że będzie latać. Ho! Pogrzebię trochę w śmieciach. Może coś znajdę. Może ktoś zrobił lepszą rakietę ode mnie. Tak tylko sprawdzę.
Gdyby ta moja nie chciała latać. Ta wygląda dość porządnie. Myślę, że sobie ją pożyczę. To idziemy na drugą stronę. Słuchajcie, tu mamy wyrzutnię. Czyli co musimy zrobić? Po prostu włożyć rakietę do wyrzutni. Okej, zobaczmy, jak się spisze moja rakieta. Uwaga, teraz musimy pokręcić. Chyba wystarczy. Super, stąd rakieta startuje. Wielkie odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, widzieliście? Haha, brawo! Zrobiliśmy fantastyczną rakietę! Chwila, jeszcze mamy tę drugą rakietę, którą znalazłem w koszu na śmieci. Chodźcie, zobaczymy, czy ta rakieta też poleci. Okej. Dobra. Pięknie się trzyma w wyrzutni. Teraz trzeba pokręcić. I odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1, 0! O! Zobaczcie! Może dlatego ta biedna rakieta wylądowała w koszu. Głupio wyszło. Hej, chodźcie! Wow, chyba trafiliśmy do pracowni. Wow! Co to za cudo? To jest ręcznie wykonany robot! Naprawdę świetny! Tak, to jest sztuka, którą ktoś wcześniej wykonał. Tu mamy zlew, żeby sobie umyć ręce. Bo w takiej pracowni można się czasem nieźle ubrudzić. Wow! To jest dopiero coś. Patrzcie, to jest pistolet z gorącym klejem. Teraz jest wyłączony, ale działa tak, że podgrzewa klej. I wszystko się pięknie klei. O tak, super szybko. Wow, a co my tu mamy? Przecież to są fantastyczne dzieła różnych dzieciaków. Wow, dzieciaki to mają wyobraźnię. Ile tutaj różnych kolorów. Tak, to idziemy dalej. Wow, wiecie, że uwielbiam tworzyć? O, dzień dobry. Cześć. Powiesz, kim jesteś? Mam na imię Brin. No cześć. Jakie ładne imię. Witamy w warsztacie. A w jakim warsztacie? Aha. Wow, a co się robi w takim warsztacie? Wszystko, co ci tylko przyjdzie do głowy. Można zbudować robota, można malować, rysować, kolorować. Hej, bardzo mi się to podoba. Masz coś dla mnie? Jakieś super zadanie? Oczywiście, chciałbyś zrobić koronę? Tak, pewnie. To proszę bardzo, masz tu zestaw? Możesz ją sobie ozdobić, jak tylko chcesz. Ho, super! To lecę do pracy! Chodźcie, zrobimy razem koronę. Wow, no dobra. Co my tutaj mamy? O, patrzcie, jakieś żółte paski. Pewnie trzeba je owinąć wokół głowy. O, rety! Mam za wielką głowę. Chwila, moment. Ale mam super pomysł. Wezmę ten śmieszny zszywacz i połączę dwa paski ze sobą. O, w ten sposób. I teraz spokojnie mogę je owinąć wokół mojej wielkiej głowy. Nasza korona nie może być za duża. Idealna. Tutaj zszyjemy. I gotowe. Patrzcie, został mi kawałek paska. Wiecie, co z nim zrobię? Wezmę nożyczki i odetnę zbędną część. Pięknie. Widzicie? Teraz mamy kółko. Idealne na moją głowę. To nie było trudne. Okej, a ten kawałek paska chowamy do pudełka. I teraz będziemy ozdabiać naszą koronę tymi fantastycznymi rzeczami. Czekajcie. Odłożę zszywacz na miejsce i wezmę ten marker. Narysuję może jakieś niebieskie falki. O, jakie to ładne. Super. Co by tu jeszcze... Może fioletowy marker. I znowu będą fale, ale teraz od prawej do lewej. Wow. I wracamy. I druga strona. Tu będą zygzaki. Wow. Krecha na środku. Czarne kropki. Wow, wygląda naprawdę świetnie. I gotowe. Dobra,
To teraz mam tutaj żółte cosie. Takie fajne i miękkie. Gili, 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 gili. Apsie! Łaskoczą! To co, może te żółte cosie przyczepię o tutaj? O, jakoś tak. Może być? No, zaczyna nabierać kształtu. Wspaniale! Okej, okay. I jeszcze tu. Wow, dobra. I trzeci tu. Doskonale. Aha, zsunę je trochę, czekajcie. No dobra, i jak to wygląda? Fantastycznie? Ale wiecie, czego mi tu jeszcze brakuje? Ja bym doczepił biały kwiatek. To ja go sobie tu wcisnę. I jak wyglądam? Teraz możecie mi mówić król Blippi! Niech żyje wyobraźnia! Bilety! Komu bileciki? Kto kupi bilet na mój występ? Patrzcie, sprzedaję bilety na mój występ! Pokazać wam, co potrafię? Tak! Śmiesznie będzie. No dobra, lecę za kulisy się przygotować. Widzimy się za chwilę! O nie! Katastrofa! Jestem nieprzygotowany! Spokojnie. Uspokój się, Blippi. Będzie dobrze. Dasz radę, chłopaku! Okej. Dam radę. Ladies and gentlemen, Blippi! Halo? Próba mikrofonu? Okej. No to witam was serdecznie. Opowiem wam kilka naprawdę śmiesznych żartów. Uwaga. Wiecie, jak się nazywa dinozaur, który zasnął? Nazywa się chrapozaur. Okej. Jak nazywa się wóz, którym jeździ sobie radio? Taki wóz to przecież radiowóz. O nie, fatalnie mi idzie. Muszę coś wymyślić. Szybko. Wam szczerze, że świetnie się dziś bawiłem i uczyłem w Muzeum Zrób to Sam w Olympii w stanie Washington. Niestety musimy się już żegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, to wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Cześć! To ja, Blippi! Przywiozłem wam dziś niezłe cacko! Wow! To się nazywa skuter śnieżny. Pożyczyłem na parę chwil od swoich przyjaciół, od Magnusa i Hansa. Dzisiaj, kochani, poopowiadam wam trochę o skuterach śnieżnych! Zapomniałem was o coś zapytać. Jakie kolory ma nasz fajowy skuter? Tak jest! To głównie kolory czerwony, czarny,
biały i... Hej, a tu na dole? To jest srebrny! Hej, chodźcie szybko! Wow, ale wielkie drzewo! W jakim kolorze jest ta choinka? Z tego, co widzę, to jest zielony i brązowy. Oraz... jaki jeszcze? Pewnie śniegowy, czyli biały. Ha, ha, na śnieg! Ha, ha, uwielbiam tarzać się w śniegu. O, śnieg jest taki zimny. Ten skuter jest naprawdę szybki i wytrzymały. A wiecie, skąd czerpie tę swoją supermoc? Tak, z silnika! O ja! Czy wy to widzicie? Myślę, że to jest... Ojejku, co to może być? To chyba olej silnikowy. Czad! Olej smaruje i chłodzi silnik. O, czekajcie. Mamy tu koło zamachowe, zębatki. O! Popatrzcie na to! To jest przedni amortyzator, czyli element zawieszenia naszego śnieżnego skutera. Wow! A co tu tak leży? Skuter ma dwie identyczne płozy. Jedna jest tutaj, a druga z drugiej strony. Wow, płozy znajdują się z przodu i dzięki nim można sterować i swobodnie skręcać. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Wow! A tu mamy drugą część silnika. Jacie! Widzę jakąś wielką rurę wydechową. Pamiętajcie, żeby jej nie dotykać, bo jest potwornie gorąca. Tu mamy wlot powietrza, a tam w głębi widać silnik skutera. Wow, ten silnik jest niewielki, ale ma kawał mocy. Jak widzicie, znajduje się z przodu pojazdu. To teraz chodźcie, zapraszam na tyły. O, to, moi drodzy, jest gigantyczna gąsienica. Widzicie te wystające elementy? Wow! To one właśnie wbijają się w śnieg i dzięki temu skuter się nie ślizga. Działa to tak samo jak bieżnik na oponie. Ale w tym skuterze nie ma ani kół, ani opon. Haha! O, a to widzieliście? No dobra, tu mamy deskę rozdzielczą skutera. O, tutaj. Tu na ekraniku widać, z jaką jedziemy prędkością i jaka jest temperatura silnika. O, a co ja tutaj znalazłem? To jakiś kluczyk. Chyba wiecie, do czego on służy. Wkładamy go do stacyjki i wtedy przekręcamy go w ten sposób, odpalając silnik skutera. Ale to nie jest tak jak w samochodzie, że przekręcasz kluczyk i jedziesz. Tu trzeba jeszcze pociągnąć to coś. Już pokazuję. Działa! Nie uciekajcie! Dla bezpieczeństwa używamy hamulca. A gdy chcemy poszaleć, dodajemy gazu. No to gazu! Świetna zabawa! Uwielbiam śmigać na skuterze! O, słuchajcie, tak się cieszę, że pory roku się zmieniają! Hurra! To naprawdę wspaniałe, że pewne rzeczy możemy robić tylko wiosną
inne latem, inne jesienią, a inne zimą! Jedziemy! Ja nie mogę! Patrzcie, gdzie dojechałem! Bomba! Znaleźliśmy wielką rzekę! Ho, ho, ho. Mając taki skuter, można trafić w różne ciekawe miejsca! Ta rzeka mnie zaskoczyła! Hej, a wiecie, co może mieszkać w takiej ogromnej rzece? No ba! Też bym obstawiał ryby! Ho, ho, ho. Szczerze, to nie chciałbym być teraz na miejscu ryb i pływać sobie w tej wodzie. Na 100% jest strasznie zimna! Brrr, brrr. Widzicie tego żółtego potwora? To nie jest zwykły samochód. No, chodźcie ze mną. Pamiętacie, że skuter śnieżny jeździ na gąsienicach? Tak, nie ma żadnych kół ani opon. Tak jest, ten jeep też śmiga na gąsienicach. I również nie ma ani kół, ani opon. Działają na tej samej zasadzie. Nie ma to jak pochulać sobie w Leavenworth na szybkim skuterze z najlepszymi dzieciakami na świecie. To o was mowa, kochani. Huhu! A wy lubicie jeździć na skuterach? Pewnie! Też uwielbiam! No nic, na dzisiaj to tyle niestety. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Pa, pa! Blippi, ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Hej, hej! To ja, Blippi! Widzicie, co tam za mną stoi? Wow, jaki niebiesko-żółty samolot! Yeah! Patrzcie, dzieciaki, a ja latam jak samolot! Mam słabość do samolotów. I dobrze się składa, bo dzisiaj odwiedzamy sobie Muzeum Lotnictwa w Seattle w stanie Washington. Będzie super! Pouczymy się trochę o samolotach. Uhu! Chodźcie! O, jak miło! Witamy w linii lotniczej Blippi. Dokąd się dziś udajemy? Wow, fantastyczny wybór, bardzo dobry kierunek. A czy w interesach, czy na wakacje? Bomba! W porządku, chwileczkę, zaczynamy odprawę. Czy macie bagaż? Mhm, okej, świetnie. Dziękuję. No to co, stawiamy plecak na wadze?
O, proszę. Nie przekroczyliście maksymalnej wagi, więc kładę go na taśmie bagażowej. Gotowe. To co? Miłego lotu życzę. Ale chwila, moment. Też bym może gdzieś poleciał. Weźmiecie mnie ze sobą? Super, ekstra. No to lecę. Właśnie kupiłem sobie bilet. Czekajcie, idę do was. Wow! Nie mogę się doczekać tej naszej wielkiej wyprawy. Patrzcie, bramka. Musimy przejść przez bramkę. Oj, co to tak pika? To znaczy, że mam coś, czego nie powinienem mieć. O, już wiem, o co chodzi. To po prostu telefon. Po strachu odkładam go. Idziemy. To co? Zabieram plecak. Bomba! Ruszamy! Wow! Patrzcie, jaki samolot! Wow! Tu jest cały kadłub, tu jest kokpit, a jaki ma ogromny ogon! Wow! Mam już taką ochotę wzbić się w powietrze! No dobra, to wkładam torbę do luku bagażowego. Papa, baw się dobrze! Wow! A co to jest? Hej, to taka mała cysterna! Wow! Co my tu mamy? Paliwo! No dobra, to bierzemy ten wąż i co? I tankujemy, żeby nam po drodze nie zabrakło paliwa. I to już, wąż podłączony. O, super, gotowe. To teraz oddajemy wąż. Ciężki. Słuchajcie, nasz samolot ma już brzuch pełen po brzegi, czyli możemy zapinać pasy. Jestem. I co robię? Zapinam pasy. O, w ten sposób, super. A teraz posłuchamy zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Dziękujemy, że wybraliście linię BP. Prosimy nie zastawiać przejścia i zlokalizować najbliższe wyjście awaryjne. Prosimy zapiąć pasy, nie za ciasno i nie za luźno. Nad waszymi głowami umieszczone są maski tlenowe. O, no i dobra. Nasi pasażerowie wiedzą już co i jak. Wszyscy mają zapięte pasy. To teraz śmigam do kokpitu i lecę. Wow, ale to jest super! Wow, patrzcie, ile tu jest wskaźników i różnych przycisków. Wow, to co, jesteście gotowi? Wow, yeah! Wow, ja nie mogę. Widzicie ten samolot? Jest taki wielki! Ogromny! Jestem ze 100 razy mniejszy od tego olbrzyma. A wiecie, co to są te tutaj? No pewnie! To są przecież skrzydła! Większość samolotów ma dwa skrzydła, które im wyrastają z boków, ale nie wszystkie, kochani! Niektóre mają więcej! Wow! O, ja nie mogę! Ta główna, wielgaśna część samolotu nazywa się kadłub. Wow! To jest tak zwany samolot osobowy, czyli ma transportować ludzi z jednego miejsca w jakieś zupełnie inne miejsce. Zupełnie jak jakiś samochód albo łódź, albo na przykład rower, ale 1000 razy szybciej. Hej, wspominałem, że ten samolot jest naprawdę wielki? To już, chodźcie tu ze mną. Mam dla was kolejny fantastyczny samolot. Czy będzie wielki? Zobaczymy. Wow, pamiętacie jaki tamten samolot był wielki, co? To patrzcie na ten. Jej, no ten jest zdecydowanie mały. No, dużo mniejszy od tego gigantycznego, ale na pewno są mniejsze niż ten nasz maluszek. Ale właśnie, jakie my tu mamy kolory? Tak, to czerwony, biały i niebieski. Tak! O, a co to za dziwny kształt? O, wiem! To mi wygląda na gwiazdę. Wow! Jestem pewien, że ten samolot jest szybki! Wow, ale obłęd! To jest silnik! Prawdziwy samolotowy silnik, serio! Wyjęli go z samolotu, żeby go mogli obejrzeć. Wow, patrzcie jaki jest wielki! Naprawdę jest wielki, a ja taki malutki! Czy widzicie, co tam w środku siedzi? Jakieś takie rurki, przewody i... O matko! Powietrze wlatuje sobie tędy, jest ściskane, potem iskra i bum! Wow! Ale te opony są wielkie! Dwa koła, dwie opony, widzicie? Jesteśmy z przodu samolotu, tak? A teraz chodźcie na tył, zapraszam. Zobaczymy, ile tam jest kół! Wow! Widzicie je? Wow!
Cała masa opon! Dzieciaki, ja nie mogę! Wow! Ten samolot musi być naprawdę ciężki. Pewnie dlatego opiera się na tylu kołach. Wow! Stoję właśnie pod ogromnym skrzydłem! Gdyby nagle zaczęło padać, to spokojnie mógłbym się tu schować. Wow! Jaki uroczy samolot! Niby mały, a pewnie lata super szybko! Hej! A co to za kolor? Jakiś nietypowy. Tak, no pewnie! To niebieski! Niebieski z odrobiną żółtego! Haha! Brawo, kochani! Wow! A spójrzcie tylko, jaki to jest gigant! Wow! Wiecie, co to za kolory? No pewnie! Mamy biały, czerwony i szary! Poszukajmy innych kolorów! Wow! A co to za samolot? Nie uważacie, że jest jakiś inny? No właśnie! Ma dwa skrzydła po jednej stronie! Dwa tu i dwa po drugiej! Wow! Czyli ten samolot ma dwie pary skrzydeł! Wyjątkowy kolega! Ale dobra, my tu w sprawie kolorów! W jakim kolorze jest nasz słodziak? Pewnie, macie rację! Jasne, że jest zielony! Brawo, kochani! Kiedy latasz, to wszystko staje się małe, o tak. W samolocie, pomiędzy chmurami, tutaj nie mamy trosk. Więc wsiądź do samolotu, oglądaj z nieba świat. Do góry leć, leć, leć i nie zatrzymuj się. Prawdziwa wolność pośród chmur. Do góry leć, 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 bo niebo wzywa cię. W samolocie wznieśmy się, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak, zabierz paszport, spakuj bagaż swój, na ciebie czeka przygoda. Pasy zapnij, bo za chwilę już start, a ty przez okno patrz. Więc wsiądź do samolotu, oglądaj z nieba świat. Do góry leć, leć, leć i nie zatrzymuj się. Prawdziwa wolność pośród chmur. Do góry leć, 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 bo niebo wzywa cię. W samolocie wznieśmy się, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak się cieszę, że tyle się dziś nauczyliśmy o samolotach, kochani. Było super. Niech żyje Muzeum Samolotów w Seattle. Gorąco polecam. Lubicie samoloty? No, ja też bardzo. To niesamowite, że tak sobie lecą po niebie. I że mamy małe samolociki i wielkie samoloty. No nic, to już tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię! Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! To co? Do zobaczyska! Pa, pa! Hej, hej, to ja, Blippi! Dzisiaj zabieram was do Muzeum dla Dzieci Zrób to Sam w Olympii w stanie Washington. Coś czuję, że będzie super. Uwielbiam się z wami uczyć. Zapraszam. O, hej, jaki elegancki plac budowy. To znaczy, że możemy tu coś zbudować. Co ja robię?
Patrzcie na to! Musimy jakoś poskładać te kawałki drewna i jeśli zrobimy to poprawnie, to może nawet zbudujemy coś fajnego. Ja już prawie zbudowałem sobie taki dom. Widzicie? Tu mamy elegancki dach. Tutaj jest szkielet mojego domu. No i ściany również. Jest w sumie wszystko. Brakuje tylko kawałka dachu i żwiru. A wiecie po co mi ten żwir? Wsypię go sobie do środka domu, tak. Uwielbiam żwirowe podłogi. Bo po co komu jakiś dywan czy kafelki? A dajcie spokój. Żwir jest najlepszy. To co? Bierzemy sobie łopatę. Aha, czekajcie. Wsiądę teraz do wywrotki. I pięknie. Wydaje mi się, że dojechaliśmy. I możemy spokojnie załadować nasz żwir na taczkę. Okej, dobra. Biorę łopatę, kładam ją do taczki, a potem podjeżdżam. I jesteśmy. Okej. To nasz żwir. Czyli jak widzicie, fura kamieni. Trafiły mi się duże kamienie. Myślę, że będzie z nich kawał fajnej podłogi. Zresztą zobaczycie. No dobra, jeszcze jedna łycha. Może wystarczy. Świetnie, teraz zawieziemy nasze skarby do domu. I cacy. Mówię wam, taczki są takie wygodne. Zamiast dźwigać, można sobie wszystko ładnie przewieźć. Ojej, jak ja je tam wsadzę? Czekajcie, chyba mam pomysł. A gdybyśmy wzięli sobie taką deskę, to niby kawałek naszego dachu. Ale może na razie tak ją tu sobie ustawimy. I teraz podjeżdżamy naszą taczką i do góry. I będą lecieć kamienie. Gotowi? Mamy to! No i super! Zobaczcie, jaka podłoga! Elegancka, kamienna podłoga. Bomba! No i teraz dokończymy może w końcu ten dach. Aha, jakoś tak. Niezły kawał roboty, wam powiem. Dobra nasza. I oto powstał naprawdę świetny dom. Padam z nóg. Ale czekajcie, może zanim stąd uciekniemy, chodźcie, zobaczymy, jakie tu jeszcze mają narzędzia. Ale śmieszne. Tyle tu różnych sprzętów. A wiecie, jak to się nazywa? To jest tak zwany młot pneumatyczny. A wiecie, jak działa? Wow! Taki młot pracuje szybko góra, dół i rozpruwa ziemię. Wow! A co tu się czai? Patrzcie, to jest miarka. Służy do mierzenia różnych rzeczy. A to cudeńko to elektryczna wiertarka. Bo po co się męczyć i wiercić ręcznie jak można? O tak! Jaki wielki młotek! Można nim wbijać gwoździe na przykład. O mamo! Patrzcie, jaką ma wielką głowę. A to co to jest? Nazywa się to gwoździarka pneumatyczna. Używa się jej, żeby przymocować taki dach. Tak, gwoździami. Cyk. Chcz, 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 chcz. Hehehej! To byłem ja, straszny niedźwiedź, który budzi się ze snu. Wiecie, że niedźwiedzie zawsze zapadają w sen zimowy? A żeby było im ciepło, wygrzebują jamy w śniegu. O, skoro mowa o śniegu, patrzcie na to, ale super lodowisko. No, kiedy woda zamarza, staje się czym? Lodem! Co wy na to, dzieciaki, idziemy na łyżwy? Czekajcie, najpierw musimy wybrać skarpetki. Ojej, które by tu... O, te!
te mi się podobają. O, mamy problem. Chyba się w tej ciupcie nie zmieszczę. To odkładam. No to może te w kropasy? Jak myślicie? Okej. To co, zdejmuję buty? O, widzicie? Mam już na nogach skarpetki, ale nie szkodzi. Skarpety na skarpety też wejdą. Widzicie, jaki jestem elegancki? I o to chodzi. Wszyscy gotowi? Ha, ha! 3, 2, 1! Wow! Mamo, ale ślisko! Lód jest okropnie śliski! No dobra, przed chwilą mówiłem wam, że to lód. Tak naprawdę to ciepły lód do ćwiczeń. I to są tak zwane skarpetkowe łyżwy. Hej, mam fajny pomysł. Jeśli chcecie, to może ja bym zatańczył dla was. Taka jazda figurowa w skarpetkach. Wchodzicie w to? To muzykę proszę! Kochani, teraz zapraszam was na dół. Chwila! Jesteśmy przecież w muzeum dla dzieci, więc możemy zejść na dół. Normalnie po schodach. Albo zjechać ze zjeżdżalni. Bomba! To ja wybieram niebieską zjeżdżalnię. Gotowi? To widzimy się na dole. Chyba sobie taką zamontuję w domu. Hej, hej! Wow! Czy mi się wydaje, czy ja trafiłem do portu? Wow, a co to jest? Jaki gigantyczny żuraw! Wow! Hej! A patrzcie, jakie śmieszne kłody! No, dwie kłody, które potem zostaną przerobione na drewno. To co? Zawiesimy może je na haku. Jedna kłoda? Dwie kłody? Trzy? Oj! Dwie. Trzy kłody. To teraz idę je wcisnąć na górę. Pięknie! Pięknie idzie. Bomba! Porwałem kłody ze statku. To teraz elegancko odstawiam je na miejsce. Wow, ale się zakręciłem! Brawo, kochani! To co? Lecimy dalej! Ja latam! Patrzcie, ja lecę! Hej! Ile tu delfinów! Hej, popatrzcie na to! Jakie to jest ekstra, wow. Dobra, mam dwie gumowe kaczki i teraz je puszczę i wtedy woda raz, dwa je porwie i zobaczymy, gdzie dopłyną. Woohoo! Whee! Dawajcie, kaczuchy! Wow! Hej! Oho! O, hej! Obstawiam, że wygra niebieska. Zielona utonęła! Do zobaczenia, mała! Brawo, niebieska! Wow! Wy to widzicie? Kiedy woda tak sobie płynie i jest taka gładka, to się nazywa przepływ laminarny. O raju, jakie to piękne! A wy w ogóle zauważyliście ten dym? Wow! Wiecie, że jestem cały mokry? Widzicie te wielkie rury? To z nich się wydobywa ten dym. Co ja znalazłem? Wow! Doczepiam rury do rur i wtedy mogę sobie sterować dymem. Wow, strasznie to fajne. A to co to? Co to jest? Wygląda jak jakaś wielka trąba wodna. A nazywa się to wulkan, moi mili. Rewelacja. Hej, ja chyba widziałem jakieś piłki. Wow, patrzcie, jedna piłka. Dwie piłki. Gdzie jesteś? Trzy piłki?
Cztery piłki? No dobra, jedna wpadła, są trzy. Spróbuję złowić jeszcze jedną. Cztery piłki. Dobra, chodźcie tu do mnie. Wow. I patrzcie, będziemy je wrzucać w tę dziurę. Poleciała żółta. I teraz leci różowa. Żegnaj, czerwona piłeczko. I papa, fioletowa. Wow. Dokąd one poleciały? Pojęcia nie mam, ale czekajcie. Trzy, dwa, jeden. Wow. Pięknie. Udało się. Co tu się dzieje? Pięć piłek. Co? Hurra! Hej! Wow, czołem, dzieciaki! Prowadzę radiowóz! I patrzcie, tu jest kierownica! Wow! A to super głośna syrena! I oczywiście, kochani, musi się świecić! Mamo, jak tu jest głośno! Okej! Wysiadam, jeszcze kiedyś się przejadę! Czy wy widzicie, co my tu mamy? Wozy strażackie! Wow! Ale takie wozy są super! Jeżdżą i odwiedzają domy, budynki i lasy. I co robią? Gaszą pożary! Wow! Hej! Popatrzcie tu! Chyba możemy sobie posiedzieć w takim gigawozie. Wow! Słyszycie tę syrenę? Wow! O, słuchajcie, włączyłem światła! Wow! Uwielbiam wozy strażackie. W większości przypadków są czerwone. Hej, a co tu stoi? Patrzcie, to przecież czerwona karetka. Wow! Z tyłu jest taka wielka skrzynia. Hej, chodźcie, zajrzymy do środka. Wow, to co, przejedziemy się? Karetki są bardzo potrzebne. Jak komuś dzieje się krzywda, ratownicy zaraz lecą na pomoc. Tak, i bardzo często ratują nam życie. Okej, chodźcie, sprawdzimy teraz, czy tam z przodu też są światła i czy jest syrena. Wow! Jak to się wchodzi? Tędy chyba... Jestem? No to jedziemy. O, gdzie ja się znajduję? Jestem teraz w takim jednym super muzeum. Są światełka? Są. To w drogę! Jedziemy pomagać ludziom! Słuchajcie, tu jest jeszcze coś, co muszę wam pokazać. Tam na górze. Widzicie? Tam wysoko pod sufitem. Szybko, chodźcie! Nie, to nie jest samolot. Ale niedaleko mu do samolotu, bo też lubi sobie polatać. Ten tutaj ma śmigło, takie ogromne śmigło na dachu. No dobra, samoloty też mają śmigła, ale nieważne, to jest oczywiście helikopter. Wow, zawsze chciałem takim polatać. Wow. Wow. Okej. Wow. Ale wysoko. Hej, wiecie, że helikoptery też mogą ratować ludzi? Raz, dwa, dolecą na miejsce wypadku. A co więcej, helikopter może też gasić pożary. Słuchajcie, to jest maszyna do wszystkiego. Wow! Doskonale się dzisiaj bawiłem. I przy okazji sporo się nauczyłem w tym naprawdę fantastycznym muzeum w Olimpii w stanie Waszyngton. Słuchajcie, na dzisiaj to już niestety tyle, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! Pa, pa! Ciu-ciu! Ciu-ciu! Ha-ha! O, cześć!
Cześć, to ja, Blippi. Mam dziś wszystko, czego trzeba pod namiot, bo nie uwierzycie, dzisiaj będziemy biwakować. Uwielbiam spędzać czas na dworze. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Ile tu różnych roślin, ile pniaków, ile drzew. Widzicie to? Jakiś owad. To chyba jest gąsienica. Hej, dzień dobry, gąsieniczko. No dobra, nie ma co się zatrzymywać, bo chciałbym jednak dotrzeć na biwak przed wieczorem. Hej, ja cię kręcę, ale piękności. Widzicie to? To jest oczywiście paproć. Czadowa i jaka wielka. Paproć jest zielona. Hej, a tam mamy drzewo. Oj, przepraszam, paprotko, tutaj. Widzicie? To coś, to jest drzewo. Zresztą wiecie, co to drzewo. Pokryte jest grubą korą i rośnie na nim puchaty mech. A jakie wysokie to nasze drzewo. Wyższe ode mnie z 10 razy, myślę. No dobra, ciekawe, co jeszcze kryje się w lesie. Hej, patrzcie, znowu jakiś owad. Dzień dobry. Czy mi się wydaje, czy to jest ważka? Jak się pani ma, pani Waszko? Jak życie? Okej. To co, idziemy dalej? O, mamo! Jaki pająk! Cześć, pająku! Ładny dzisiaj dzień! Pozwól, że cię przeniosę tu na bok, dobra? Żeby nikt cię nie zdeptał. To co? W drogę, kochani! O! Chwila, moment! A kogo ja tutaj widzę? Co to mogą być za owady? To są modliszki. Wow, przepiękne są. Patrzcie, wyglądają mniej więcej tak. Witajcie, jestem zielona modliszka, cześć. Nieważne. Już niedaleko, kochani. Nie ukrywam, że jestem zmęczony. Gdzie ja trafiłem? Ale genialne miejsce na obóz! Wow! No dobra, to chodźcie ze mną. Słuchajcie, rzucam na trawę cały sprzęt. Namiot na ziemię, kijek na ziemię. Chyba napiję się wody. Okej, wypakowuję z plecaka wszystko, co wziąłem na kemping. Tak! I jasne, że pamiętałem o piankach. Pycha! Będą z tego obłędne smorsy. Mam tu jeszcze krakersy. Hej! Najlepsza czekolada! Jedliście już kiedyś smorsy? Smorsy, morsy! Ale rym! Taki żarcik. Mój opiekacz do pianek. Patrzcie, to kolorowanka! Położę się potem w namiocie i będę kolorował. Nie mogę się doczekać. No dobra, chcecie wiedzieć, co tu jeszcze mam? Okej, przede wszystkim jest woda. O tutaj. Wodę trzeba mieć ze sobą zawsze. Tak, żeby nie paść z pragnienia. Mniam, woda jest naprawdę super. A tu jest mój pomarańczowy stworek śpiworek. Taki wygodny i cieplutki. A to moje niebieskie krzesło. Później je sobie zmontuję blisko ogniska i będę siedział i patrzył w ogień. I opiekał pianki, macie rację. No dobra, okej. Mam tutaj elegancką lornetkę. Widzicie to? Będę mógł sobie oglądać zwierzaki, które są bardzo daleko. Albo ptaki. Jednego już widzę. Dzień dobry, ptaszku, tu jestem. Okej, lornetkę odkładam na bok. A to jest lampka, fajna, co? Bardzo jasno świeci. Jak się zrobi ciemno, będę coś widział. I gigabidon. Mam tu prawie 4 litry czystej wody. Jak już zjem i będę szedł spać, to zaleję wodą ognisko. Bo przecież nie chcę spalić lasu, prawda? To by było bardzo smutne. Hej, mój kij wędrowniczek. Bez niego nigdzie się nie ruszam. Pomaga mi utrzymać równowagę podczas pieszych wędrówek. I zapomniałbym o najważniejszym. Mój namiot. To mój nowy dom.
bo gdy zamierzamy nocować w lesie, musimy mieć jakieś miejsce do spania, prawda? Tak. Sprawdźmy, co jest w środku. Zaraz będę rozstawiał namiot. Gotowi pokazać wam? To nie takie proste. Wow! Ten pałąk idzie przez całą długość namiotu. I patrzcie, tu mam kolejnego koleżkę. A teraz będzie zabawnie. Podniesiemy namiot! Wszyscy gotowi? I jak to wygląda? Chyba nie najgorzej, co? Spokojnie można już w nim spać. Wow. O kurczę, zapomniałem zdjąć buty. Tak, zanim wejdziemy do namiotu, zdejmujemy buty. Nie chcemy nanieść do środka błota ani brudu. I super, zamykamy się. Wow. O raju, jak tu jest fajnie! Okej. Kolorowankę odłożę tutaj. I teraz muszę wyciągnąć swój ukochany śpiworek. Tak, mój pomarańczowy śpiworek. Wow! Wow! Wystarczy. To rzucimy sobie tam. I teraz rozkładamy. Wow! W śpiworach naprawdę dobrze się śpi. Serio, chyba nigdy nie zamarzłem w śpiworze, a nocy bywają zimne. Okej, wsuwam się. To nie jest proste. Wow. Wow. I co? Na 100% dziś nie zmarznę. No dobra. O, już wiem, co fajnego porobię. Pokolorujecie ze mną? Mam tutaj chyba jakieś fajne kredki. Uwielbiam kolorowanki. Zawsze biorę je pod namiot. A czemu? Bo kolorowanie to naprawdę świetne zajęcie. Bardzo kreatywne. To fantastyczna zabawa. Lubicie kolorować? Tak. I zawsze można namalować coś wyjątkowego. Patrzcie, pokoloruję to drzewo. O tak. Blippi zaprasza do domku na drzewie. Haha. O, jak pięknie! Tak, możecie wypełniać kolorami gotowe rysunki albo znaleźć pustą stronę i wtedy narysować to, na co macie ochotę. Na przykład niebieskie kółko, dwa kółka i do tego uśmiech z małym jęzorkiem. Okej, hej, co my robimy w namiocie? Przecież na zewnątrz można robić tyle fajnych rzeczy. Chodźcie na dwór pobawić się w chowanego. Zgadzacie się? Uwielbiam bawić się w chowanego. To tak, ta gra polega na tym, że ktoś musi się chować, a ktoś inny musi go szukać. Tak, okej. Ja się chowam, a wy szukacie. To, dobra, gotowi? To może policzcie do 5 i zamknijcie oczy, gotowi? 1, 2, 3, 4, 5! Hop, hop! Widzicie mnie? Widzicie czy nie? Tak! Hej, jestem tutaj! Dobra robota! To była świetna zabawa!
To ognisko naprawdę pięknie płonie, co? Pamiętajcie, z ogniem nie ma żartów. Musimy być bardzo ostrożni. Tak, ja rozpaliłem ten ogień. A jestem, jeśli nie zauważyliście, całkiem dorosły. Dzieci nigdy nie powinny same rozpalać ogniska. A jeśli przy nim siedzą, to zawsze w towarzystwie dorosłej osoby. A gdy nikogo nie ma, to powinny zawołać: hej, dorośli, chodźcie do ogniska, bo zostaliśmy sami. I hej, skoro mowa o bezpieczeństwie, wspominałem już, że mam tu 4 litry wody. A konkretnie 3,8 litra. Ważne, żeby tam, gdzie jest ogień, zawsze była w pobliżu woda. Gdyby się okazało, że płomienie mocno szaleją, polewajcie je delikatnie wodą. Tak, i gaście. Patrzcie, nasze ognisko jest dobrze zabezpieczone. Widzicie ten murek z cegieł, który tu zbudowałem? Tak, tak. Ogień nie ucieknie i nic się nie zapali. I kolejna ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby nie było żadnych gałęzi czy liści nigdzie nad ogniskiem ani wokół niego. Tak. Skoro zabezpieczyliśmy nasze ognisko, to chyba najlepszy moment, żeby upiec pianki. Wiecie, jak smakują pianki z ogniska? Są rewelacyjne! Jak zjecie jakiś dobry obiad, to na deser polecam smorsy. O, już pokazuję. To tak, bierzemy pyszne krakersy. Patrzcie, czy to jest prostokąt? Dzielimy go sobie na pół. I teraz mamy 2 kwadraty. Pycha! Okej. To co dalej? Do tego pianka w kształcie walca. Tak, to jest walec. Fajny kształt, nie? Ale nie pieczemy walca, pieczemy piankę oczywiście. Matko, jakie to dobre! Na razie wkładam piankę między krakersy, okej? Okay? Powiem wam, że chyba powinienem się trochę lepiej przygotować. Proszę bardzo, tu mam talerz. Co dalej? Wyciągam kawał czekolady. O, miam, to jest 3. i ostatni składnik naszych smorsów. Czekolada jest pycha. No, patrzcie, ile malutkich prostokątów. Widzicie? Tak, czekoladowe prostokąty. Z połączenia małych prostokątów zrobił się duży prostokąt. Okej, okay, to od czego zaczynamy? Nadziewamy pająka, nie pająka, tylko piankę, na długi patyk. Nie chcemy trzymać jej bezpośrednio nad ogniem, bo moglibyśmy się poparzyć. Pamiętajcie, żeby nie podchodzić za blisko do ognia. Tak, świetnie. Wow. I elegancko opiekamy naszą piankę. Tak jest! Opieka się na złoto. Wow! Zaraz będzie gotowa! Wow! To wygląda naprawdę pysznie! Widzicie to? Wow! Bomba! Już czuję, że będzie smacznie. No to teraz połóżmy naszą pyszną piankę na czekoladzie. A czekolada niech leży na naszym krakersie. I teraz, popatrzcie, kładziemy kolejnego krakersa. Delikatnie. O, idealnie. Widzicie to cudo? To się nazywa pycha, pycha, pycha nad pychami. Mniam, mniam, mniam. Jemy? Obłęd. No to kochani, jak podjedliśmy, to teraz pośpiewamy. Właśnie tutaj rozbijemy obóz nasz, w pobliżu drzew i pod niebem pełnym gwiazd. Ognisko będzie, ogrzejemy przy nim się. Zaśpiewaj tę obozową pieśń. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się. Pod namiotem bardzo fajnie jest.
Tutaj razem odkryjemy każdy szlak i wszystko zobaczymy, cały dziki świat. A wieczorem przy ognisku opowiemy sobie coś. Wspomnień takich nie mamy dość. Zaśpiewaj! Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się. Pod namiotem bardzo fajnie jest. Można też w kajaku spędzić fajny dzień. Można wsłuchać się w piękny ptasi śpiew. Pod namiotem beztrosko płyną dni, lecz zawsze miej na komary płyn. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się. Pod namiotem bardzo fajnie jest. I wszyscy razem. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się. Pod namiotem bardzo fajnie jest. Morsy są najlepsze na świecie, a na biwaku można się naprawdę dobrze bawić. Ufam, że miło spędziliście ze mną czas. Tak? Kochani, niestety musimy się już żegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Okej, to ja może jednak zgaszę to ognisko, co? Tak, to będzie dym!